Cześć, tu Kokosz, łowcy smaków. Jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu, w restauracji Barze Setka. Miejsce PRL-owskie, w którym żyje cały Wrocław, szczególnie po północy, w weekendy. Dają tutaj podobno dobrze jeść, dobrze się napić. Przyszliśmy zobaczyć, co się tutaj wydarzy. Chodźcie z nami, zobaczymy. Dzisiaj jesteśmy w restauracji polskiej Setka. Menu. Co tu dzisiaj zamówił sobie? Tak. Na przystawkę na pewno smalec. Chleb ze smalcem. 12 zł. Zup. Oczywiście flaki. I dorzucimy coś takiego, co tu jest forszmak. Więc to też skosztuje. Danie główne, oczywiście moje ulubione. Żeberka, ale też skuszę się jeszcze na bigos. To są dania, które zamówię. Dostanę się nad deserem jeszcze, nad tym serniczkiem, ale to po jedzeniu zdecyduję, tak czy inaczej, jeżeli się zdecyduję na deser, to właśnie na tym. Dobra, ja poproszę tak, na przystawkę tyle z dzikiem. Kosztuje. Zupa na żurek do skosztowania, a na drugie poprosiłbym schabowy z ziemniakami gotowanymi na zębę, albo pod starym menu. Nie mogę ich wymienić. Dobra, niech będzie to, co zostawię. Okej, okay, nie ma problemu. I poproszę jeden placek pod zębę. Czyli hamburger. Okej. Okay. Tak. Dobra, a do picia poproszę tak, dwa razy kola. I jaką kawę dałeś? Weź kawę? Nie, ja nie biorę kawy, na pewno. I może tą kawę mrożoną do niedziela. Kosztową. Dobra, kawka nawet jest taka zacna, więc można ją pokazać. Sympatyczna kawusia. Chleb ze smalcem. Podobno na śliwkach i co się na winie. Pieczywo razowe. Tutaj do pieczywa to pewnie będę miał zastrzeżenia, bo ja chleb ze smalcem akurat wolę z pszennym, bo pieczywo razowe jest kwaśniejsze i moim zdaniem trochę tłumi smak smalcu. To najważniejsze jest to. Bik prawidłowy. Dobry. Panowie. Dobry ziemniaczek. Odpowiednio wygotowany. Jest. Bardzo dobry to jest smalec, jest jak robiony z trum. Czasami się po mięsach smażyło, by to robić. Gdybym czasami z smalcu kurczył słonię, to tak ja nie wiem, bo tam nie jest posmak jest na skórce. Jest bardzo smaczne, ogórek kiszony jest idealny jak dla mnie, tak? Nie za kwaśny i nie za mało kwaśny. Idealnie się kupuje z tym oczywiście smaczykiem, więc jak najbardziej to jako przystawkę polecam, jeżeli ktoś oczywiście puste rzeczy lubi. Albo pod kilka, bo tu Setka, jak sama nazwa mówimy. Jest taka restauracja, ja tutaj mam taki pubem z czasów PRL-u, tak? To się musiał napić i przy okazji coś zjeść. Więc jak najbardziej pod kielicha to po prostu jest wskazane. No dobra, wpływałem, nie będę się zapychał. Mam nadzieję, że będzie można wyjść na wynos, ale jak mam wszystkiego spróbować, skosztować, to muszę się oszczędzać. Ujdę, trochę ślady. Przystawka bardzo dobra. Bzik. Smaczna, mam ochotę jeszcze. Konkret. Mam ochotę jeszcze, no ale... Kawałeczek tylko.
Także jako przystawkę zit też polecam, kiedy coś. Poleczek, kawałeczek, żeby kontrze do smolczyku. Zatem klimatem nawiązuje do PRL-u. Nie musimy bawić się. Widać, co mogę. Mogę na nic. O, jest smaczny. Polecam. Na stół wjechały zupy. Więc co my tu mamy? W pierwszej kolejności flaczki. One się prezentują. No nie jest to za duża ilość, powiem szczerze, bo łóżka na psztorc to jest pół łóżeczki. Więc porcja jest skromniutka. Oby była smaczna. Wjechał żurek. Zobaczymy, jak on się tutaj prezentuje. Jest jajeczko, jest kiełbaska. Wygląda to obiecująco. A jak będzie smakować? No, zaraz zobaczymy. Druga zupa, drugi mój wybór to jest tak zwany forszmak. Jest to zupa na bazie wołowiny, kiełbasy, boczku i na bazie pomidorów, więc taka ciekawostka, z której wcześniej nie jadłem. Jak to wygląda, ta śmietanka jak wypłynęła. I tutaj mięsko, wołowinka, zakładam, że to jest. No zobaczymy, jak to smakuje. Taczkę prosi się chciałem wypieprzyć. Ja lubię na pikantną. Co pierwszym się rzuca w oczy, jest bardzo dużo selera, tak? To akurat nie przepadam za selerem w flakach, więc głównie to odkładam. Nie lubię się flaki bez selera, żeby nie robić, bo chyba, że to są flaki wegańskie, bo to nie rozumiem wtedy, że selera można by nawalić. Ale... flaki losowe. To bardzo smakowa, ale prawidłowo. Płyn do jakości, do ilości mięsa jest okej. Są smaczne, tak? Flaki są smaczne. Jak ktoś lubi rosołowe, chociaż ja wolę takie zwane po zamojsku, ale takie sosowe. Ale rosołowe, jak ktoś lubi, to najbardziej myślę, że będzie zadowolony i warto to wpaść na flaki. No, żurek jest okej, mógłby być troszkę bardziej gęsty, ale jest odpowiednio na skórze. Duża zawartość wszystkiego w środku. Jak dla mnie za mało pieprzny, więc sobie to pieprzymy. Myślę, że będzie. Druga zupa, jaką zamówiłem, to jest forszmak. Już wspominałem o niej, nie będę się powtarzał. Na początku kojarzyłem to z leczą, ale jest napomidowa. Papryka jest dodana, ale leczą nie smakuje. Pan mówi, że to jest coś z trubu leczowej, no też można podpiąć. Najbardziej czuję się, używa się uderzymy z tak pomidorów. Faktycznie to jest takie leczo gulaszowo-pomidorowe, bym to nazwał. Dziwny smak. Ja sobie się nie zachwyca, ale z pewnością jakiś amator tego smaku znajdzie. Tak czy inaczej da się zjeść to. Ale naprawdę duże kawałki wołowiny, bardzo smaczne. Ta wołowinka bardzo, bardzo smaczna. No i na salony PRL-owskiego stołu wjechało moje danie główne, dla którego tu jestem. To są żeberka, sławne żeberka podobno, bo tak Setka się nimi chwali i tak wszyscy je uwielbiają, więc muszę wierzyć, tym bardziej, że kiedyś jadłem i faktycznie smaczne pyszne danie, pięknie się prezentuje. I tutaj ciekawostka, kompocik jest, tak, kompocik, to nie jest żaden sztuczny, chemiczny twór z marketa, tylko
kompot. No, mój schab wjechał. Z dwoma ziemniaczkami, jakąś kapustką. No, wygląda ciekawie, aczkolwiek rozmiar mnie martwi. Zobaczymy, jak w smaku. Rozmiar jest taki lichy. No się wtrącę, że za czasów PRL-u się nie przelewało. Więc zobaczymy, jak to będzie smakować. I ostatnie moje tradycyjne danie, jakie zamówiłem. Oczywiście staram się z kuchni tradycyjnej polskiej. Z czasów PRL-u, które jeszcze pamiętamy. No, najmłodszy już nie jestem, chociaż nie taki stary. Bigosik. Realistycznie bigosik wygląda bardzo fajnie. Także spróbujemy. Drugie danie, które sobie wziąłem, to jest placek po zbójnicku. Na śmietance tutaj. No zobaczymy, jak to będzie smakować, bo... Jestem bardzo ciekawy. No i pójdźmy do żeberka. Kuszutnie, przypieczone z góry. Lubię bez sosu, bo wiem, że taka pewna żeberka z sosem barbecue. Inne wersje, gdzie sosem zalewałem te żeberka i one są mokre, miękkie. Nie, to są fajne, w środku mięciutkie, tłuściutkie, a zewnątrz kupiące. Bardzo dobre. Sałatka kolesław. Smakuje sałatka kolesław. Jest ok. Ziemniaki gotowane. Świetnie gotowane. Nie czuć, że wyleżały godziny temu. Jak w niektórych barach, w restauracjach są, że gotują go 2 godziny wcześniej i później tuchowaty odzywają go szkodzony z tymi kopalni. Są świetnie gotowane, na bieżąco widać, smaczne. No i kompocik domowy. Czy barowy są, ale kompot. Dzień owocowy. Patrzmy. Panie kucharze, jak pan wchodzi na stawowy? Jest pan mi mówi, że jest pan zakłócony smakiem, że... Smakiem jest dziwny, bo jest mały. Ma lekko gorzkawy smak, co jest dla mnie dziwne. Ale jest zjadliwy, jest dobrze wysmażony. I jest okej. Okay. Jest skromna porcja, skromne danie. Smaczne, ale bez szału. Spróbujmy. Wygląda ciekawie. Placek dobry, kręcy. Mięso też dobre. Teraz pływa się w ustach kulka. Także dobre. Oczywiście jest mało przyprawione, ale to wiadomo, że każdy sobie musi jak lubi. Ja lubię akurat na pikantną nauce, więc dla mnie jest to niewystarczające, ale ogólnie dobrze. No mi dostał na deser, czyli będziemy tam deser Bigos. To tak, to wygląda bardzo fajnie. Ale z zapachu coś jest przekombinowany. Zgadza się, bo będę czuć interesujące czerwone wino. Smak winny, ja nie jestem teraz wynikiem tym, tak jak przypadkowo, czy magnatach winnych. Magnata winna daje taki specyficzny posmak,
Często trzęsą nawet gruczkowate, jeżeli nie wytrawą czerwonym szczególnie. No i powiem, że Bigos akurat jest kwaśny. Pytanie, bym smakował drugi godzin. Nie robiłem na winie, a na taki sposób się posmak. Ja. Dodatkowym elementem posmak słodkości, więc jest może być kwaśno, winno, słodkawka, tak? Więc jeżeli chodzi o mięsko, kiełbaskę, to nie chodzi ilość proporcji, są właściwe zachowane w stosunku kiełbasy, mięsa do kapusty. Ale sam smak na mnie nie podobał. Powiem szczerze, że nie jest to potrawa, na której bym mógł bez przyszłym. Tak? Zawsze mówię, smak do gustu. Nie jest zły, nie jest tragiczny. Być może będzie taki smakor. Może i z kawem też znaczy smakowo, wtedy znowu nie smak, ale jestem przejedzony i nie da rady zrobić kęsa chleba do tego bigosu. No jest zjadliwy dla mnie. A teraz to tu mamy deser. Deser serniczek. Serniczek mascarpone. No, zobaczymy oczywiście jak to. Ok, czas na małe podsumowanie. Dania, które dostałem, były ok. Pierwsze to gzik, rewelacja. To mi smakowało bardzo dobrze. Żurek też był super, to generalnie polecam. Szkoda tego, że porcja jest taka mała, ale ogólnie żurek jest konkret. Schab, no byłem trochę rozczarowany rozmiarem i odczuwałem taką trochę goryczkę, taki trochę gorzki smak, ale ogólnie schab był dobry, był smaczny. No z perspektywy czasu najsłabiej wypadł placek po zbójnicku. Mimo że sam placek był świetny, kupiący, mięso też było super, to cała kompozycja smaków jednak tak troszkę nie za bardzo trafiła w mój gust. Jeden element, którego mi tutaj zabrakło, to alkohol. Zdecydowanie byłoby lepiej, jakby tutaj sobie przyjść pod te wszystkie dania, napić się dobrej wódki. Myślę, że byłoby o wiele lepiej, a sam bar jest właśnie w tym klimacie, więc pod wódkę idealnie. Dzisiaj gościliśmy w barze restauracji Setka, restauracja polska. No, lokal, w którym można się napić, a przy okazji zjeść, a my oczywiście dzisiaj przybyliśmy, żeby coś zjeść. Zdanie, które tutaj wcześniej przedstawiałem, mogę polecić co? Na pewno najlepsza przystawka to jest Hrabia Smolec, jest dla mnie top. Ciemno polecam. Flaki bardzo dobre. No i oczywiście dany winny, do którego przyszedłem, to jest żaden taki sam żołnierka. No i bardzo dobrze. Co do bigosu, no nie przypomnę do gustu. Jest na winie bardzo wyraźny smak tego wina. Smak kwaśno słodki. No to dany dla mnie najsłabszy, jak to mówię. Zupa forszmak, a la gulaszowa na pomidorach. Delikatna, smak dziwny dla mnie. No, z plusów to jest bardzo duży kawałki wołowiny, więc wołowinka bardzo smaczna. No myślę, jak trafiłeś smakość, to jak najbardziej może zasmakować, jakkolwiek to nie był przebój dla mnie. Zdanie, które oczywiście jeszcze nie skusiłem się ze względu na ilość możliwości przerobu konsumpcyjnego, które jeszcze ewentualnie tu mnie kuszą, to jest golonka i bułka z szarpaną wieprzowiną. Może przy kolejnej wizycie uda się to spróbować. Na koniec skusiliśmy się jeszcze na deser. Serwis na bazie desera mascarpone. Może przydać, że bardzo fajny deserek. Balans trzech smaków, czyli słodki, gorzki i kwaśny. Jak najbardziej też się z tym sumieniem może polecić. Choć inaczej uważam, że warto wpaść do lokalu. Warto zrobić, szczególnie się jest ciemno we Wrocławiu. I tyle w temacie. Tak jest. Na podsumowanie koncepcji skusiliśmy się jeszcze na deser. Serniczek na bazie mascarpone. Bardzo fajna kompozycja, połączenie trzech smaków, słodki
sernik z bazą czekoladową, ciasto i kwaśnik muszynowy. Bardzo fajne, które faktycznie można polecić. Za wszystkie te dania zapłaciliśmy nasze 223 zł. No, uważam, że cena jak najbardziej jest ok. Jak inaczej, lokal jest godny polecenia, jak najbardziej wszystkim polecam, jeżeli będą we Wrocławiu śmiało zwiedzić to miejsce, tym bardziej, że jest centrum miasta. Chociaż trochę ukryte, ale warto, myślę, że nie pożałujecie.